Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek trochę inny niż ostatnie były, bo dzisiaj odcinek w sumie, który się nie pojawiał już od dawna, czyli haul zakupowy. Tak, znowu kupiłem nowe ubrania i wam je będę dzisiaj przedstawiał. Więc jeżeli wam się odcinek taki spodoba, to możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o najnowszych filmach moich. To możecie zasubskrybować tam na dole. A ja już bez zbędnego gadania przechodzę do pokazywania wam moich nowych ubrań. Dobra, pierwszą rzeczą, która jest, to jest oczywiście czapka. To jest czapka z firmy New Era, Chicago Bulls NBA. Tutaj macie oczywiście, wam pokażę. Chicago Bulls i NBA. Kupiłem ją na stronie Select Shop za 120 zł. Więc no, ale ogólnie bardzo mi się ona podoba, ponieważ no, tu jest mega spoko logo, tu z boku tak samo. Pewnie niektórzy się zapytają, skąd wziąłem pomysł, żeby kupić tą czapkę. No, oglądając i słuchając piosenki Reto pod nazwą Olimp, w teledysku właśnie miał tą czapkę na swojej głowie. Spodobała mi się, zacząłem jej szukać, no i się znalazła i ją kupiłem. Więc mówię, no spoko, nie? I jest ona bardzo fajna, także jeżeli ktoś by chciał taką kupić, to oczywiście link będzie w opisie. Następną rzeczą są spodenki od Elejsa, krótkie spodenki. W sumie już je dawno kupowałem, bo jakoś na początku czerwca. Kosztowały one mnie 109 chyba złote albo 100. Nie pamiętam dokładnie, sprawdzę i jeżeli się pomyliłem, to tutaj będzie teraz napisane. Ale ogólnie jeżeli chodzi o ich materiał, jest bardzo mega fajny. W środku no, jest taka jakby, wam pokażę, o, lekka, można powiedzieć bawełna, ale są one mega spoko. Kupowałem je na Zalando, także jeżeli ktoś też by chciał je sobie zakupić, to oczywiście może je tam znaleźć. One są dostępne bodajże w kolorach siwy, taki właśnie jak ja mam. Są też jeszcze chyba coś takie pod zieleń podchodzą, czy coś takiego, są czarne oczywiście, no od koloru do wyboru, że tak powiem, więc no tam możecie sobie je zobaczyć i po prostu zakupić. A ja przechodzę do trzeciej rzeczy. No i trzecia rzecz to myślę, że to co najbardziej wszyscy uwielbiają, a tym bardziej ja, czyli nowe buty. Jordany. Tak. Pierwszy raz kupiłem Jordany, bo tak to kupowałem w sumie Nike Air Maxy tylko. Czasami się zdarzyło, że kupiłem New Balance'y. Czasami się zdarzyło, że jakieś fila też miałem. Ale najbardziej w sumie kupowałem Nike Air Maxy 90. Więc no, moje jeszcze są w dosyć, można powiedzieć, dobrym stanie. Ale stwierdziłem, że kupię już nowe, bo jak wiemy, niedługo jesień. No i one są w sumie takie, można powiedzieć, na jesień. I tak, pudełko jest mega, mega zarąbiste, jeżeli chodzi o to, bo złoty znaczek, a że ja uwielbiam złoty kolor, no to mega mi się podoba, ale nie o to tutaj chodzi, nie o pudełko chodzi. Otworzę sobie, oczywiście. Wow, ale was zasłoniłem. Tu etykiety zwrotne, w razie coś, to nie będę pokazywał. I tak, mamy tutaj buty. Kolorystyka oczywiście czerwono-biała. Tak one wyglądają, proszę Państwa. Są oczywiście zapinane też na rzepy. Z tyłu znaczek Air. No Air, tylko chciałem powiedzieć Air Max. No bo w sumie tak można powiedzieć, że to się wymawia. Air Max? Chyba tak. Sorry, Air Jordan się wymawia. No, więc tak jak mówiłem, na rzepy zapinane, na sznurówki zawiązywane, są bardzo spoko. Jeżeli chodzi o rozmiar ten, to jest 45, chyba tak, bo ja w sumie już nie pamiętam, jakie zamawiałem, czy 45,5. 45 rozmiar, bo mam napisane jeszcze na kartce. Te buty kupowałem na stronie Snipes. To jest stronka powiązana jakby z firmą Deichmann. Z tego co czytałem, i ona znajduje się, jej siedziba w Niemczech, więc no, do mnie ta paczka trochę szła, bo szła do mnie około
3-4 dni. No ale no tam wiadomo, no, za granicę no to no, trochę dłużej idzie, no bo no jednak no, skoro tam mają siedzibę i tam stamtąd wysyłają te ubrania, no to wiadomo. Ale są one mega kozackie. To jest akurat but na lewą nogę, na prawą mam tutaj schowanego, ale są one mega kozackie, naprawdę. Zresztą co mogliście zobaczyć na moim Instagramie, także jeżeli ktoś nie widział na moim Instagramie jeszcze tych butów, jakie wstawiałem, to może wbić na mojego Insta, tutaj macie nazwę, zaobserwować go i będziecie wtedy widzieli zdjęcia, jak zrobię z tymi butami już. Także no naprawdę są one mega spoko. Położę sobie no, ten na podłodze, ten jeden. I tu jest jeszcze ten drugi właśnie, ten prawy. Taki sam, no w sumie tu ma napis jeszcze Jordan. Taki o. Ogólnie kolorystyka mi się bardzo podoba. Ponieważ ja miałem Nike Air Max 90 czarno-białe. Teraz miałem pomarańczowo-czarne, z białym też pomieszane. A teraz mam czerwono-białe. Więc no, bardzo mi się podoba ich kolor. Także no co? I one kosztowały 650 zł. No niestety, no, buty są drogie, a tym bardziej jeżeli chodzi o Jordany, czy to Nike, czy jakieś tam, wiadomo, nowe New Balance, no to są one mega drogie. No ale co zrobić? Takie sobie kupiłem, bo takie chciałem, więc jakby jestem z nich zadowolony, z zakupu. Nie szkoda mi, bo przynajmniej powiem, że powiem tak dla śmiechu i dla żartu, że zrobiłem sobie prezent na urodziny, które mam za tydzień, więc no, za tydzień w sumie w piątek. Także no, jestem zadowolony z nich ogólnie. Najbardziej to w sumie z czapy jestem zadowolony i z butów. Także no. W najbliższym czasie też mam jeszcze chęć kupić sobie koszulkę Trashera czarną z napisem Trasher w tych płomieniach, ponieważ moja koszulka, którą miałem Trashera tamtą wcześniejszą, nie wiem czy ją widzieliście na którychś filmach, pewnie na Instagramie ją najbardziej widzieliście, czyli co mnie obserwują, no to po prostu ona już była na mnie za mała. Sprzedałem ją koledze, więc w sumie młodszym ode mnie. Więc no, no kurde, no, jakby poszło na sprzedaż i teraz planuję sobie nówkę kupić w rozmiarze może nieco większym, XL, żeby mi tak może starczyła na kurde, nie wiem, na trochę dłużej, bo tamta to była chyba M-ka, z tego co pamiętam, a ją kupowałem już kurde 3 lata albo 4 lata temu. Więc no. I co? Tak ogólnie to wszystko chyba wam pokazałem, bo czapkę wam pokazałem, spodenkę wam pokazałem i Jordany wam pokazałem. Tak jak mówię, najbardziej się jaram z Jordanów. No, także jeżeli wam się podobał film, to możecie zostawić, tak jak mówię, łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz jakiś komentarz. I może w sumie nagram za tydzień w piątek film urodzinowy. Więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.